Powrót Pasikowskiego. Władysława Pasikowskiego. Jack Strong to thriller szpiegowski opowiadający o życiu zdrajcy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a zarazem bohaterze III Rzeczpospolitej, Ryszardzie Kuklińskim. Dlaczego Kukliński zdecydował, że aby służyć ojczyźnie, musi się jej przeciwstawić i jak to zrobił? To pokaże wam już Marcin Dorociński. Na początku miałem pewne trudności z przyzwyczajeniem się do myśli, że Dorociński jest Kuklińskim, ale w końcu zaskoczyło i mogę przyznać, że Dorociński melduje się z kawałem świetnie wykonanego zadania. Świetnie grają też pozostali aktorzy, są Zamachowski, Baka, Ostaszewska czy słuszny zaciąg rosyjski. W łącznika protagonisty wciela się znane z naznaczonego Prometeusza czy Obecności gorące hollywoodzkie nazwisko Patrick Wilson. Wpadł pewnie na parę godzin zdjęciowych, ale zostały one tak pocięte, że Wilson przewija się przez cały film. A film jest Pasikowskiego i nie da się temu zaprzeczyć. To stary, dobry Pasikowski w najlepszej formie. Są ostre wymiany zdań, cięte riposty, zabawne momenty, napięcie i Beata z Albatrosa. Moc jest silna w Jacku Strongu. Jack Strong to thriller szpiegowski skręcony na amerykańską modłę, ale czuć jednak, że robili go Polacy. Nie są to psy, bo i wiadomo, czasy nie te i okazja trochę inna, ale to i tak Pasikowski najwyższych lotów.